Siemanko, tu Bruder fan Antekita. Ta, słuchajcie, druga część, bo teraz będziemy próbować zaorać tutaj te rośliny. Antoś wpadł na pomysł. Bierzemy tutaj oczywiście naszego najmocniejszy traktor, czyli Eriksa. Antoś tylko powyciąga tutaj te takie różnego rodzaju rośliny. Jest przygotowany. Odkładnice na prawą stronę, patrząc z jego perspektywy, czyli z tej. I uwaga. Widzimy, o, trochę się tutaj wbijają. Tutaj jest taka, jak widać, miększa ziemia. No. Tylko, że raz jest wyżej, a raz niżej. Raz jest wyżej, a raz niżej. I to tak, o, tutaj przeorał. Tutaj przeorał. O, tutaj trochę jeszcze jest po budowie tego betonu. Bardzo ładnie. O, tutaj musi uważać. I jedziemy dalej przez ten piasek. Zobaczymy, jak jedzie dalej. Dawaj, Antoś, dalej. Gdzieś tam na większą ziemię, możesz nawet w tamtą stronę jechać działki, w lewo, nie? Patrzcie. Cały czas z opuszczonym tym pługiem. Zawsze tam jakaś... Lemierz zawsze któryś tam załapie. O, tutaj w ziemię. Tutaj niedawno, co mieliśmy koparkę, już dużo roślin mamy. Nie, Antoś? Jednak roślinki to szybko rosną. Jak jest ziemia, trochę popadało. Patrz tutaj. No, tutaj to, bo tu była kolejna i tak natrafiło, nie? No. Świetnie, co? No. Taka tutaj gdzieś też jest dobrze. Gdzie? Tutaj też dobrze jest olać. Na przykład tutaj też dobrze no. Się robi. Tak, bo tam mamy takie utwardsze trochę. A tutaj, ale wiecie co? Tutaj to by trzeba było to pograbić jeszcze, moim zdaniem. Jeżeli chodzi o zabawki Bruder. Pograbić to. Ty albo tego crawlera wziąć i zrobić do niego z deski takie coś, żeby ciągnął, takie brony. I tym crawlerem tak jeździć, tak bronować nim, tym elektrycznym. Oj, gąsienica się ściągnęła. Ale to łatwo ten założyć. Więc jak coś, jak wam to, albo jak ta gąsienica wam całkiem wypadnie, bo nam by w lekcjonie wpadła. No. Tam można założyć. Tak. Ją w ogóle można rozpiąć, ona ma tam takie coś, takie rozpinanie. O to mi chodziło. O właśnie. I co, Antoś, powiedz mi, czy ten traktor jest wyższy? Czy ten traktor jest wytrzymały, powiedz mi? Tak, mi się wydaje, że tak. Bo tak się opierasz na jego kabinie, ale jest mocny chyba, nie? Ale jak go tak się na nim opieram trochę, żeby to on docisnął ten pół. Aha, no. O, patrzcie, jak ładnie. O Jezu, jak ładnie orze. Ty, świetnie. Wow, nieźle. Jeszcze te przednie małe skiby. Przedpuszki takie, że to idzie, nie? Jak, jak orze. No jedź, jedź trochę. O, patrz. I ta jeszcze. Tutaj tak. Ten. Jeszcze przewala tą ziemię przed nim jeszcze. Na przykład taki strawa. Czekaj, po to ciągle. Że lepiej ten. No pięknie, tutaj taka większa ziemia, to patrzcie jak ładnie orze. Kurde, super. Następnym razem to chyba się pobawimy w tej większej ziemi. Ale biznes załarałem. Kurde, świetnie. No dobra, słuchajcie. Ja będę chyba uciekał, bo to niedługo pan przyjedzie tutaj jest od naszego płotu, żeby pogadać. Ale w sumie to możemy jeszcze umyć zabawki. Chodź, Antoś, umyjemy zabawki i spuścimy po wodę, co? Ale tu przeszło. Mogę do basenu i na deskę, że będą wjeżdżać. O, dobra, dawaj. Ale co? Ale ja się boję... Deski, ty, ale basen się nie przebije? Chyba, że położymy styropian. No. Patrzcie. Daj... O kurde, albo się wywalił. Daj deskę, Antoś. I zrobimy może z roga. Położymy. I deskę na to. Kurde, ale wieje.
No ta nie będzie za krótka? Będzie za strasznie stromo. To zaraz to posprzątam. Mamy tutaj trochę desek poukładane. Weź tam tej strony. Chodź, no ja trzymam z drugiej strony i także nie musisz trzymać całej. No trzymaj tak, chodź. Ale ty może musisz trzymać tylko jedną ręką. Dobra, połóż się z twojej strony. Na ziemi, no. Daj tutaj ten styropian. Styropian. I to będzie taka skocznia. Dobra, dawaj brudery. Uwaga. Tylko to złote. Dobra. Jedzie Antoś, jedzie. Dobra, się rozłoży to. I czekaj, odczepimy to. Dobra. I uwaga. To jest najbardziej humorystany. No tego to będzie trzeba tę gąsienicę mu umyć ładnie. Uja. Dobra, i teraz słuchajcie, zrobimy tak. Mamy jakieś mydło? Nie, jakie mydło? Antoś. Chodź tutaj. Ale sobie mamy wodę, czekaj, naprostuję mu koła. On ma pełno piasku. Uwaga. Musisz go o tak i w tej wodzie. Ja wiem jak to zrobić. Ja bym zrobił tak. No, trzeba nim pojeździć, tata, a może pojeździmy w tym basenie? O. Ja pojeżdżę MX-ę, zrobię się stadionem. Ty, od razu się trochę umyły. Patrz, tata, prawie że woda się wlewa do kabiny. Ona tam jest. No. Jeszcze 60 koło pojeżdżę. Ale zimna woda. No, trzeba będzie ją za chwilę spuścić, bo ona już jest ileś dni. Na tą deskę położę tego jednego, niech się trochę wysuszy. No. Bały, dum, 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 dum. Dobra, a RX? RX już jest wysuszony. Serion, przepraszam. Serion, ja już spisałem. Kamina przekręcona. Samoloty tutaj latają nad nami, śmigłowce bojowe latają.
ostatnio latały. Ale mi nie martwcie się, to nie jest wojna. Tato, bo wszystkie je już opłukałem. Tak? Siewnik też? Nie, siewnika jeszcze zapomniałem. Uwaga. Czekaj, tata, wezmę kuby. Na kubko się jeszcze chyba... Dobrze. Idealnie wchodzi. Tata, daj mi już go. On też był kuchany. Patrzcie, jak ładnie nam wyszły. Wszystkie maszyny już są umyte. Bardzo ładnie po zabawie, posprzątane, maszyny umyte. Tato, to ja spuszczę wodę.